Zdaniem prezydenta ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę jest krzywdząca dla samorządów, stąd decyzja o zaskarżeniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy. My jesteśmy na dole. Potrafimy zrobić większość tych rzeczy i dopiero wtedy, kiedy nie dajemy sobie rady, powinni ingerować inni. Wody Polskie, instytucja, którą powołuje do życia znowelizowana ustawa, ma finalnie decydować m.in. o wysokości taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Zdaniem samorządowców jest niekonstytucyjna i nakłada na gminy drakoński podatek. Piłę w tych działaniach popiera Związek Miast Polskich. Ta sprawa, w której Państwo dzisiaj zadecydujecie, także dotyczy obrony interesów miast, dlatego się w nią włączamy i deklarujemy swoje wsparcie. Uchwała ta została przyjęta przez radnych niemal jednogłośnie. Podobnie było z projektem dopłat do wymiany starych i nieekologicznych pieców oraz kotłów. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca tego roku. Tak naprawdę będzie to ciągły nabór. Wysokość dotacji celowej wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 zł dla budynku czy też lokalu mieszkalnego. Miasto na ten cel przeznaczy w pierwszej edycji 200 000 zł, a urzędnicy szacują, że koszt wymiany starego pieca nie przekracza 10 000 zł. Na początek środków na dopłaty wystarczy więc dla kilkudziesięciu domów. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli będzie więcej chętnych, zostanie także utworzona lista rezerwowa. Kolejny program dopłat, który przyjęła Rada Miasta, dotyczy działkowców. Przede wszystkim uchwała jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom działkowców. Umożliwi ona udzielenie dotacji z budżetu miasta Piły, tak zwanym RODom, rodzinnym ogrodom działkowym, na zadania dotyczące ich rozwoju. Dzięki tej dotacji RODy będą mogły ubiegać się m.in. o pieniądze na remont wspólnej infrastruktury, niezbędne wyposażenie, zakup sprzętu, tablice informacyjne i edukację ekologiczną. Rada zajęła się także sprawozdaniami różnych instytucji dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie miasta. W punkcie wolne wnioski wróciła sprawa schroniska na Leszkowie. Wyrok sądu jest oczywisty i Państwo powinniście przeprowadzić jako gmina postępowanie administracyjne od początku, żeby sprawdzić, czy pan Jarzdzewski narusza warunki zezwolenia wydane przez prezydenta miasta Piły. A narusza, ponieważ przetrzymuje w swoim schronisku zwierzęta z innych gmin. Do zarzutów przedstawionych podczas końcowego punktu sesji ustosunkował się prezydent Szewc, dodając, że sprawę wciąż badają organy ścigania i trzeba poczekać na ich rozstrzygnięcia.